No, to jest content. W dupę. Dzięki. Uratowałeś widzów. Jesteś bohaterem. Spartiatics! Yeah, boy! Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej konferencji zapowiadającej galę MMA VIP 3. A więc Marek Molak, serdecznie zapraszam. Gdzie jest Złotuwa? Kiknęli go? On był prowadzącym ostatnio. Darolew! Nie! Czy to bije się ten lew, co ma wynik 1,18 i nawet Najman go naklepał? Ty, a ten Darolew, to on ma jedno pojedynek, jak walczył w dupę z lustrem, czy z kim? W jakim cudem? Kogo on musiał pokonać, że ma jednego wina? Carlito! Nie no, Carlito by go naklepał. Michał Przybyłowicz. Michał Przybyłowicz, polski Ken. Serdecznie zapraszamy. Wiktoria On. Domżalska. Kamil Sandman. Kmosiński. Ula Siekacz. Ty, ten polski Ken się naprawdę. Widzieliście, jak on się bije? Dobra, bo ja chyba nie pokazywałem tego, ja to sam oglądałem. O mój Boże. Ja wam pokażę, żebyście mieli obeznanie, jaki to jest zawodnik. Widziałeś kiedyś animację Pivot Stickman? Oglądaj. No Brudny nie. Harry dał na go Brudny lody Harry by złotych. są mniejsze, większe. Mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, Dobra, większe, Brudny mniejsze, Harry, większe, pozwolisz, że to mniejsze, skrócę o jedno większe, o. większe, mniejsze, większe, mniejsze, Ale dzięki za większe, wysłania. mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, A większe, pierdzie, ale Brudny mniejsze, Harry mi większe. zdedosował stronkę. O. Dlaczego jest brudny? Bo jest Harry. Patrzcie to, bo teraz się bije. Patrz to. To kontuzji idzie dostać, barku czy w dupę łokcia. Co on w ogóle robi? Bomba na banie. Ale jak, kto by wygrał, Carlito czy on? Jakby się witał z workiem. Carlito by wygrał? Też tak myślę. Knockout by był, no. Carlito mu balachę wyciągnął tymi krótkimi rączkami i nóżkami. Fajne było. Fajny komentarz tu ktoś napisał. Szanuję tego trenera, że potrafi zachować powagę w takiej sytuacji. Ale nie, no. Ten trener. No ciężkie to jest, naprawdę. Oczywiście tutaj ja nie wyjebywam wyglądu, żeby nie było. Tolerancja jest najważniejsza na świecie. Poza tym tu nie widać wyglądu, tylko umiejętności. Dziękuję, Amary, powrót! No to siema, no Sparta i widzowie mojego wieczoru z idolem. Kocham was, pamiętajcie. Pamiętamy. 600 subów! Dzięki! Dobra, oglądamy dalej. Damiano Cygano, Achtung, jego rywal. Zapraszamy serdecznie. O kur... Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwszy panel konferencji i przedstawimy pierwsze zestawienia gali MMA VIP 3. Tymczasem Ja w tym miejscu chciałbym zaprosić kolejnego współprowadzącego, panie Mirku. Mirek Zapraszamy. Zadarzyna, zapraszamy serdecznie, ponieważ proszę Państwa, chodź, 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 chodź. Mirek, chodź. Proszę Państwa, chodzi o to, że Mirek w tym momencie. Czekaj. Ken się bije z nią? Z typiarą on się bije? Ja pierdzielę. O mój Boże. Najman.
Jezu, jak ja pamiętam, jak ja sobie tylko to przypominam, to już mam takie nerwy. Jak on wchodził na to fejmy, on mówi tak: nie no, Gala Freak Fightów, nie no, to nieprawdziwy sport, nie, a teraz robi gala, gdzie się chłop z ba... znaczy, gdzie się polski Ken z bałą bije. Nie wytrzymam, naprawdę, no nie wytrzymam. Jezus, jak ja to, jak ja się będę dobrze czuł, jak ja to będę oglądał ze skrótu. I nic nie wydam. Czy jeszcze nie będzie walczył, natomiast mamy jego przedstawiciela, który będzie w imieniu całego teamu toczył pojedynek. Cześć, Mirek, szalej. Damiano Cygano versus Achtung. Damiano Cygano to twój przedstawiciel, Mirek. Nie Proszę, abyś powiedział interesuje kilka mnie zdań syn, to na... jak to płaci. Ciao, Jestem brudny. Żydem, więc się O. chcę kurwa wzbogacić. Brudny random brud dał na golibordę 5 złotych. Siemka Bartuś. Co tam, jak tam, znak zapytania mniejsze, większej, mniejsze, większe, Ja mniejsze, większe, pierdzielę w o, mniejsze, dupę. większej, mniejsze, większe, o, mniejsze, większe, mniejsze, większe, o, Ukrył mniejsze, się. większej, mniejsze, większe, o, mniejsze, większej, Jak ty to mniejsze, ukryłeś, większe, żebym ja o, tego nie mniejsze. widział na donejcie? Pokcząt. Ale pytanie, po co do tego niku dodać brudny? To tak jakbyś powiedział gówniane gówno. Jego temat. No więc tak, jestem, Susy? że tak powiem, przedstawiciel, ale też przedstawiciel z tak zwanej stop konfidentom, tak? Achtung to z kolei przedstawiciel Don Wasyla. Czekaj, typ się Achtung nazywa. Ja myślałem, że on tak powiedział, że Achtung, że uwaga, teraz ogłaszam coś. Chłop się tam Achtung nazywa? Jak petarda? Jak, albo słowo, ale to jest petarda, ale słowo. Ale to jest, o to chodzi, że on ma jak Achtung, nie dlatego, że jak wali bombę, to pada typ, tylko że jak dostaje bombę, to jest huk. Bo ma tak pusto w głowie, no nieważne. Także mamy tutaj taki korespondencyjny Żart. pojedynek między Miśkiem z Nadarzyna a Don Wasylem. Proszę Państwa, ale na naszej gali dojdzie do pierwszej walki w historii kobiety z mężczyzną. Michał. Jest się czym chwalić, Najman, obrońca sportu przez całe życie. No jak ja ci chłopie. Boże, jak ja go nie lubię w dupę, jak ja go nie chcę mówić bardziej, ale naprawdę, Jezus Maria. Jak je... Ciężko panować nad sobą. Czekajcie. Dobra, oglądamy dalej. Przybiłowicz, polski Zrazu Ken, mi lepiej. a oto rywalka Kena, Wiktoria Domżalska. Witam cię, Wiktoria, Nie chcę serdecznie. bana Wielkie dostać. brawa, proszę Państwa, bo to pierwsza walka kobiety z mężczyzną w Polsce. Pierwsze face to face, polski Ken Michał Przybiłowicz, Wiktoria Nie Domżalska. interesuje mnie nic, tylko Paszek, jak to boss płaci. w Diablo. Jestem Żydem, więc Czy się chcę ten? kurwa wzbogacić. Widzieliście nowy trailer Diablo? Neo dał na golibordę 5 złotych. Bo żyjesz w Matrixie, większej, mniejsze, większej, Ja. mniejsze, większej, większej, mniejsze, większej, Proszę, mniejsze, Neo, większej, nie rób mniejsze, tego, większej, mniejsze, błagam. większej, mniejsze, większej, mniejsze, Ja większej, pierdzielę, mniejsze, Neo! większej, mniejsze, większej, mniejsze, większej, Tu bez mniejsze, strony mi większej, mniejsze, bugujesz. większej, mniejsze, większej, mniejsze. Dzięki. Widać tą pasję w oczach, zacięcie. Kolejno. Ja liczę, że polski Nie gen interesuje mnie Ken nic, tylko dostanie jak bombę to i się płaci. złoży na całe Jestem życie. Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Amare, amare dał na golibordę 5 złotych. To ten Achtung, co w naszych szkołach kible rozwalał. Ty, ale w sumie fajnie mieć kolegę Achtunga, w sensie kolegę, bo zamiast petardy wsadzasz jego łeb do kibla. Zawodniczką, która stoczy walkę, jest Ula Siekacz. Ula to bardzo silna dziewczyna, która jest mistrzynią, jeśli chodzi o siłowanie się na rękę. Ula, wiemy, że pewne rywalki rozpatrywaliśmy, ale dzisiaj No mi też, ty Karim. zaproponowałaś pewną opcję. Przybliż, proszę, z kim chciałabyś walczyć? No jest to dziewczyna bardzo kontrowersyjna. Myślę, że ja też kiedyś będę tak kontrowersyjna i jest to jedna z... Ci zawodnicy, to jakby włączyć jakieś Mortal Kombat czy WWE i kliknąć na każdym zawodniku randomowy wygląd i w dupę włączyć to. No nie mogę, ci zawodnicy, w dupę nie wyrobię.
Przysięgam, no oszaleję zara. Królowych życia. Z tego co wiem, to mówisz o Adriannie Skandal Queen, tak? Tak jest. Cała wytatuowana. Ty też tak chciałabyś być. Może nie aż tak, lecz jest to osoba, która naprawdę jest godna. Godna tego, żeby pomyśleć o tym, żeby stoczyć z nią walkę. A powiedz mi, czy... Ale gładkie przejście od tatuaży do stoczenia walki. Więc się chcę kurwa wzbogacić. O nie, ja wiem, co ty chcesz zrobić. Bordę 5 złotych. Udaj się do wyroczni, by ja poznać prawdy o sobie większej, mniejsze, większej, mniejsze, większej, większej, mniejsze, większej, mniejsze, większej, mniejsze, większej, mniejsze, większej, mniejsze, większej, mniejsze. Dzięki, Morfeusz. Udam się. Jesteś przekonana o swojej dominacji w takim pojedynku, czy jednak... Jakbym nie była przekonana, że wygram, to bym tutaj nie siedziała, Marcin. Czyli... Ula... Skandal Queen? Adrianna? A przepraszam, przedstaw się, kim jesteś? To zapraszam cię tutaj do mnie. Proszę, proszę, chodź, zapraszam. Ale Najman dymy robi. Ty jesteś menadżerem Adrianny Skandal Queen. Dokładnie. Powiedz mi, czy twoja rywalka... Adrianna Skandal Queen. Ona się nazywa Adrianna Eisenbach? Czy to jest jakieś brzydkie słowo? Nie wiem. O ja pierdzielę. O mój Boże. O Jezu. Oczywiście nie patrzyłem, jak coś na wygląd, coś innego mi się pokazało, ale dobra, pokażę, ja już dla widza. Jak coś, to nie oceniałem, że tego wygląda i nic. Poczekaj. Ty, podobna jest? Poczekaj, na 3-4. 3-4. To już pierwszy tatuaż, a to po 2 latach. Tong po. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Mati zdał na golibordę 5 złotych, które felgi mi bardziej pasują. Mniejsze, większej, 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 mniejsze. Co to jest? Ja pierdzielę, co ty wysłałeś? Louis Tim. Odważyłaby się wyjść do tak silnej zawodniczki? Podejrzewam, że ma większe jaja niż ona. A ty masz jaja, żeby mi ją tu przeprowadzić? Oczywiście, że mam. No wiesz, no. Że jak jej zajebę, to jej się tatuaże odkleją, wszystkie. Wszystko jest możliwe, oby tobie cycki nie spadło od jej uderzenia. To pokaż jaja i mi ją przyprowadź do oktagonu. Masz to jak w banku. Mamy tą walkę, proszę pani. Ty WWE bardziej realnie to wygląda. Za wielkie brawa, mamy to! Dziękuję bardzo. Rozmowa NPC-tów, ta, wyobraź sobie to, zamknij oczy, słuchaj, zamknij oczy. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że biegniesz bezimiennym przez rynek główny i tam Watras stoi na podejściu i mówi. I z jakimś NPC-tem rozmawia, z Kawalornem. Z Kawalornem rozmawia Watras. Słuchaj, dzięki Fralek za 3 miesiące. Zamknij oczy, a Watras i Kawalor gadają. Przyprowadzić? Oczywiście, że mam. No wiesz, no. Że jak jej zajebę, to jej się tatuaże odkleją, wszystkie. Wszystko jest możliwe, oby tobie cycki nie spadło od jej uderzenia. To pokaż jaja i mi ją przyprowadź do oktagonu. Masz to jak w banku. Mamy tą walkę, proszę państwa, wielkie brawa, mamy to! Dziękuję bardzo. Ciężka sprawa. Lord Kolejne zestawienie. Lord Andrzej rozdzielił. Marek Molak, znany polski aktor, zmierzy się z legendarną siłą Darol Wa. Nie dość, że pieprzy jakieś sile Darol Wa, to jeszcze jaki aktor znany? Który z nich to jest ten aktor? Najman? Bo proszę udaje, państwa, że walczy? Tego pojedynku nie można przegapić. Zacznę od Marka. Marek, to twój debiut?
Tak, witam wszystkich przede wszystkim. Dla mnie występ w MMA VIP jest debiutem, chociaż ze światem sportów walki jestem związany już od wielu lat. Tak, bo grasz w WWE na PS2, chłopie. Darek, jak ty się na to zapatrujesz? Marku, dla mnie będziesz, kurwa, antylopą w klatce. Wejdziesz na mój teren i zobaczysz, co lew z tobą zrobi. Kurwa, cię zniszczę, chłopie. Lew jest groźny. Słuchaj, jako będę skakał po tobie, będziesz bity. Trenowałeś Łokińskiego? Trenowałeś Łokińskiego? Będziesz bity, będziesz płakał. On jest barw szczęścia? Kurwa, wiesz, co lew robi z antylopą? Ale on ma twarz. Chyba gówniano płacą. Barwa szczęścia. Proszę państwa, i tym akcentem kończymy pierwszy panel konferencji MMA VIP. Witam państwa serdecznie w drugiej części konferencji prasowej przed galą MMA VIP 3. Antykonfident. Kolejny zawodnik to Remi Gruchała. Jego rywal Scarface. Na drugą stronę proszę. Kazik Klimat Kartel. Zapraszam do nas. Ja zapraszam Tomasza Galewskiego. Tomasz. Cześć, albo nie. Tomek, usiądź sobie tutaj, bo... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Ojojoj. Majna mu uczy alfabetu, dał na Goliborde 5 zł. I w dupę Majnam. A większe, a mniejsze, a większe, o mniejsze, B większe, B mniejsze, C większe, ci mniejsze, C, Z większe, D większe, D, Z mniejsze, D, Z większe, D, Z mniejsze, E większe, E mniejsze, E większe, mniejsze, F większe, G... Dzięki, Majam. Myślę, że większość już zna alfabet, ale miło, że zawsze warto przypominać sobie rzeczy, które się zna. Andrzej Żuromski, zapraszamy. Andrzej z tej strony, proszę. Andrzej, zapraszamy Andrzeja. Dobrze, to się cofnij się. Tutaj. A kiedy przyjdzie noc, włożę najciemniejszy płas i zamienię się w czarnego lwa. Lew jest groźny. Poprosiłbym jeszcze GSP Gandziorka. Gdzie jest Gandziorek? Jesteśmy w pełnym składzie, jeśli chodzi o drugi panel konferencji przed galą MMA VIP 3. Antykonfident Rafał Podejma. Witam cię, Rafał. Jak zmieniło się w ogóle podejście twoje do treningów i czy coś zmieniło się również w twoim życiu po tej walce? Szczerze? Zaszelejemy? Nie w ogóle na razie. Jasne. No tak jak już mówiłem. Właśnie on miał chyba walkę, wygrał czy nie? Od 3 lat jakoś nie jestem w treningu. O proszę! No, jest Eryk. Jest Eryk, Eryk. Zapraszamy serdecznie. Eryk. Ja sobie tutaj za wami stanę, panowie. I będę chciał spróbować takiego pojedynku doprowadzić. Co do walki z Rafałem, my się z Rafałem znamy osobiście, więc nie mam zamiaru jakby jakiejś tam sztuki. Chyba się coś zacięło. Afer, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Co on tu robi? Co on tu w dupę robi? Nie jestem w treningu. O proszę! No, jestem. Ja pierdzielę, Najman, jaki w dupę! Ja strzelam, że są pewnie ludzie, na których Najman całą swoją karierę pseudosportową pluł, ale teraz, gdyby choć trochę głośno by się o nich zrobiło, to by ich wziął do swojej federacji, bo jest pieprzonym w dupę. Jezus, nie chcę pana dostać. Nieważne, w dupę, nieważne. Super, fajna gala. Dziękuję bardzo, Amar, za 500 gifcików. Najman robi lepszy show ode mnie? To prawda. Masz rację, masz rację. Jestem Żydem, więc się chcę, kurwa, wzbogacić. Przesłuchajmy tego. 13 dał na Goliborde 5 złotych. 1-3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 -
Nie robię w dupę. Eryk. Jest Eryk, Eryk, Eryk. Zapraszamy serdecznie. Eryk. Co on tu robi? Ja sobie tutaj za wami stanę, panowie. I będę chciał spróbować do takiego pojedynku doprowadzić. Co do walki z Rafałem, my się z Rafałem znamy osobiście, więc nie mam zamiaru jakby jakichś tam sztucznych dymów robić, sztucznych afer, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi.
Trenowaliśmy gdzieś razem. Możliwe. To szczerze, albo pamiętam, Ankos, albo Kohorta. Pisaliśmy też tam ze sobą jakieś tam przygotowania razem, żeby przygotowywać się. No właśnie, bo ja tak cię skojarzyłem od razu. Mówię, oglądaj Galo, bo chce się iść umyć. Dobra, już. Panowie, czyli rozumiem, że drzwi nie ma. Rozumiem, że jak będzie pojedynek, to na sportowo. I rozumiem, że nie na gali numer 3, a być może na gali numer 4. Tak, mówię, tu nie wiem. Do gali numer 4 już raczej cicho nie będzie. To lepiej. Frozer, dzięki za słowa dla Lireol 2-3. Dzięki. Dzięki, Amare, dzięki za gifciki dla widzów kochanych. To jest przyszłość, no. Nie mówię, że nie chciałbym takiego pojedynku. Mów. Że nie chciałbym takiego pojedynku, mówię, ale to by była walka czysto sportowa, nie mam nic do Rafała kompletnie, więc nie mam zamiaru... No ja również. ...sztucznych dymów, bo to mnie o to chodzi. Ja mam konflikt z jedną osobą, doskonale tam wszyscy, którzy tam obserwują internet, o tym wiedzą. No dałeś się trafić, dałem się trafić. Dałem się trafić, to był czysty przypadek, ja cały czas... Już ci tak jest dobrze, bo mówi, że dał się trafić, ale czysty przypadek po co dodał? Czas będę tak naprawdę dążył do walki, to jest mój cel, żeby dążyć do walki z nim. Ale rozumiem, że jesteśmy otwarci i oczywiście, być może tą walkę w przyszłości zorganizujemy. Eryk, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Muszę ci podziękować. Śliski. I do zobaczenia. Zapraszamy do klatki MMA VIP. No dobrze, proszę Państwa, i dochodzimy do kolejnego bardzo ciekawego pojedynku w wadze ciężkiej pomiędzy Gandziorem i Kazikiem Klimatem. Pokażemy charakter. Siamy, tak, będzie też charakter uliczny, normalny, na gołe wszystko pięści. Głośniej, oni mają cicho czasem. Kto odetnie, to ten będzie leżał. Ty tylko ma głowę w dupę. Bez obrazy, ale co to jest? Śmieszny łeb. Dobra, jeszcze raz. Gandziorem i Kazikiem Klimatem. Jak on się nazywa? Jak oni mają w ogóle niki. Jak włączysz tego, najlepszy nick, jak trafisz na kogoś w solo kolejce. Słuchaj. ...w wadze ciężkiej pomiędzy Gandziorem i Kazikiem Klimatem. Dupa, te niki. To jest taki dymy. Że to luj. Gandzior i Kazik Klimat. W dupę. Nie interesuje mnie nic, tylko jak dzięki, rodzynek. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dobra, zobaczmy jak to brzmi. Nie będę skipał od razu. Rodzynek z tyłka dał na Golibordę 5 zł. 1/21/32/33/42/53/54/51/65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 /
/85/87/81/91/100/30. Pow, stary, wymyśl mi ksywę, bo wszyscy już mają w ekipie. No coś tym jest. Charakter. Dzięki za znajdźka. W MMA VIP będzie też charakter uliczny, normalny. Na władze ciężkiej pomiędzy Gandziorem i Kazikiem Klimatem. Pokażemy charakter. Niech w klatce MMA VIP będzie też charakter uliczny, normalny. Na gołe pięści, do padnięcia. Kogo kto odetnie, to ten będzie leżał i tyle. Wiesz, gdzieś tam mam jakieś doświadczenie z ulicy, które gdzieś tam też mi pomaga. Że tak powiem, jazdy na rowerze się nie zapomina i myślę, że kurwa tego też nie. Oj, Kazik, przepraszam. Kazik, a jak u ciebie jest z tymi walkami? Z jazdą na rowerze jak u mnie jest? Z jazdą na rowerze jak u ciebie jest. Bardziej Orbitek z takich klasycznych... Kazik, nie o tym gadaliśmy, to była przenośnia, chodziło o walki uliczne. O uliczne walki? Nie no, jak ktoś ma problem, to naprawdę dzwonią po Kazika. Jak ktoś oszuka kogoś na bardzo dużo pieniędzy, na przykład to jestem takim Janosikiem, zadzwonią, pomogę ludziom odzyskać, wiadomo. Jak będzie z Sao i pięciu, to ja też to wydobędę. Rywalem Andrzeja Żyromskiego. Ale nie na tej gali, tylko na gali MMA. Szkoda mi tego EBB, że on musi to oglądać. Znaczy dzięki niemu mamy content. Ale żal mi, że on musi to cały oglądać, bo to jest trochę smutne. Ja bym tego nie dał rady obejrzeć całego. Tańszy niż komornik. No jak walczył na MMA VIP, to serio musi być tak. Cztery. Panowie potrzebują dużo czasu, aby się solidnie przygotować. Będzie Tomasz Cik. Brawo! Nie interesuje mnie. Brawo Tomek! Dziękuję bardzo. O. O,
dał na golibordę 5 zł. KM większe, KM mniejsze, KM większe, KM mniejsze, KM rozumiem. Większe, KM mniejsze, KM większe, KM mniejsze, KM większe, KM większe, KM mniejsze, KM większe. One shot God of War będzie jeden? Tak, no to jest ta gierka jest chyba 6 godzin, coś takiego. Na ile jest Mario? Ale nieważne, bo w piątek zaczynamy i one shot. Na 9? Będzie tam godzinka jakiegoś gówna i one shot. Proszę państwa. Kogo masz tu gifta Faluntar? Draco, Luki, coś takiego? Jeszcze nie. No to proszę państwa, to tym bardziej zapraszam do kolejnego festu. Ewolucja, Kudziwnik jak włącza. Walka na MMA VIP 4. Pierwsza walka zapowiedziana na... Coś za punkty, coś dodam? Ale ja grałem w God of War 1 na PS2 kiedyś, to mniej więcej wiem. Pamiętam tą grę, mniej więcej, ale no to było bardzo do temu, więc będzie takie powolne. Panowie, boxing position? Demony? Nie. Cookie clicker włączę niedługo. Taki plan. Oj, będzie się działo. Cudzie, proszę państwa, i tym optymistycznym jednak akcentem kończymy drugi panel konferencji MMA VIP 3. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie w trzeciej części konferencji prasowej zapowiadającej galę MMA VIP 3. W tym momencie chciałbym zaprosić do nas ponownie Andrzeja Żuromskiego. Andrzej, zapraszam. Chciałem zaprosić Michała Pasternaka. Michał Pasternak, wielkie brawo. Nasz wielki akcent sportowy w naszej gali. Pani Rita Chmiel, bardzo proszę tylko Andrzeja Żuromskiego. Czy to już wszyscy w tym panelu? A, oczywiście Ryszard Szczena. Ryszard Szczena, proszę państwa, z kim wolisz zawalczyć? Ze mną czy z panią Ritą, Rafalalo? Proste, że wolę ciebie. Na pewno? No bo dla mnie... No... Ale on ma głowę jak Władimir Pieczara, nie? Ten skin w lidze. Ja pierdziele. On się nie powinien Szczena nazywać. Tylko łeb. Rychu łeb. Ja. A co jest? Rychu czaka. Kurwa, Rysiu, ale kurwa, ty szacunek. Szacunek, kurwa. Nie przepychaj mnie, kurwa, nie przepychaj mnie. Nie przepychaj mnie. Nie przepychaj mnie. Siadaj. Nie przepychaj mnie. Andrzej Żuromski jakiś czas temu wyzwał do pojedynku Miśka z Nadarzyna. Czy to jest, czy ty to potwierdzasz, Andrzej? Znaczy tak, bo Misiek troszeczkę zdenerwował, był w stanie kosmicznym na pewnej gali. I tam padły takie słowa, że ale żeby zawsze uszczypliwie do siebie fajnie gadamy, bo my się nie obrażamy, tylko tak właśnie z wyczuciem się kąsamy, wiesz. I powiedziałem Miśkowi, że jak chce, to może ze mną spróbować albo z antykonfidentem. Jakaś tam powstała na stronie szybko zamieszanie, zaczęły portale rozeskutowo o tym pisać. Misiek się powiedział, że się na to godzi, a ja chcę pokazać, że się nie boję Miśka, podchodzę do niego z szacunkiem, wiadomo za jakie sprawy, ale jeśli ma ochotę ze mną się zmierzyć w oktagonie, to zapraszam dziadka. Dziadka? Czy ja mogę się spodziewać, dziadka? Że wy się chcecie skonfrontować na gali MMA VIP 4? Dziadka! Kurwa, już myślałem, że to nawet możemy dzisiaj zrobić. Brawo, dziadek Mirek. Brawo, dziadek Mirek. Ten typ się dziwił? Proszę państwa... Serio, ten typ się napieprza? W sensie nie będę go obrażał, ale wygląda jak sklepikarz w dupę w gimnazjum. Miałem identycznego typa, co hamburgery sprzedawał z mikrofali. Ja pierdziele, co się w dupę dzieje? Dziadek Mirek. Brawo, dziadek Mirek. Brawo. Proszę państwa, to się dzieje naprawdę. To Misiek prawda, z Nadarzyna versus Andrzej Żuromski. Ale wiecie, jak my na niego gadaliśmy? On się nazywał tak, szef. Tak na niego gadaliśmy, nie wiem czemu. Ale wszyscy mówią tak, witam, nie, dzień dobry szef, ja coś takiego. Bo wszyscy jego szef mówili, nie wiem czemu. Ta sprawa będzie wyjaśniona. Poczekajcie panowie. Z totalnej porażki może. Ale brodę miał, ten... Ten nie ma. O kurde, ja pierdziele. Dziękuję, że byliście... Randomowa postać to jest. Zobacz te nogi i ta góra ciała. Jakby... Jak iluzjonista przeciął kogoś na pół i połączył dwie połówki. Śmieszne. To jest Gangus? I oczywiście miałem na myśli tego typa. Tutaj. Z czapką skropa. Dziękuję, że byliście z nami. Cześć! Ok? Gala totalnych odpadów genetycznych. Jestem Żydem. No, wstawię na YouTube i to tak nazwę. Frozer dał na golibordę 5 zł. Sparta, nie przepychaj mnie, nie przepychaj mnie, nie przepychaj mnie. Przepraszam.
Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!